Zazwyczaj, gdy gdzieś jadę, to podróż trwa dłużej niż wskazuje Google. Zatrzymuję się często. Nagrywam jakieś pejzaże, ujęcia z myślą, że może kiedyś się przydadzą. Przeprowadziłem się po 6 latach mieszkania na Śródmieściu Południowym, ale niedaleko. Na zakup mieszkania chyba nigdy nie jest odpowiedni moment, ale ja już nie mogłem dłużej czekać. Dogoniłem królika, choć nie było łatwo. I współczuję wszystkim, którzy szukają swojego miejsca. To mieszkanie było fajne, nawet powstało tutaj sporo odcinków. To tutaj 6 lat temu zaczęły się pierwsze vlogi i movie kamery. To są ujęcia dosłownie 15 minut przed oddaniem kluczy właścicielowi. No to zaczynamy drugi odcinek vloga. Sam montaż przed mi bardzo łatwo, dlatego że ja na co dzień zajmuję się montowaniem i filmowaniem. Prosiłam 4, pani mi dała 6. Wiedziała, żebym posmakowała. Jezu, to dobre. Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Adrian Killer, a przed wami kolejna movie kamera. Zaczynamy. Dobrze jest mieć ciekawe miejsce. Dobrze jest mieć ciekawe miejsce pracy, takie jak to. To był program movie kamera. Cześć. Chwilę mnie znowu nie było. Jakoś tak to dziwnie się złożyło. Najpierw trochę mnie przeziębiło, później przyjechała rodzina. W międzyczasie oczywiście robiłem film z pewną marką, za niedługo on powinien się pojawić. I też movie kamerę, tak, wracamy z movie kamerą. Stworzyłem nowy moduł w kursie movie kamera, warsztaty montażu i nowe lekcje, aktualizacje, 9 materiałów do kursu Smartphone Master. To są rzeczy dość czasochłonne, ale satysfakcjonujące. Adapter z Mieszka z Pentacona 6TL udało się wreszcie odkręcić po wielu próbach i miesiącach. A to dzięki mojemu tacie, który wpadł na to, żeby psiknąć WD-40. I teraz wreszcie mogę użyć Sonara do Redakomodo. Postanowiłem zrobić sobie prezent i kupiłem sobie lampę. To nie jest lokowanie produktu. To jest lampa Godox 300 W VL30. Klasyk, ale brakowało go i mi, i w Killarencie. Znam tę lampę, więc nie będę tutaj jakoś specjalnie zaskoczony. Też dlatego właśnie ją kupiłem. Oprócz mocy, która potrzebna jest, aby przebić się przez błonę i stworzyć miękkie światło przy większych plenerach, jest możliwość, o właśnie, podłączenia V-locka, czyli świecenia na zewnątrz na przykład. Red Scarlet MX poszedł na części, rozszedł się po całym świecie na eBayu i poszedł też z moim case'em, więc musiałem kupić nowy. Kupiłem taki sam, więc odbudowuję Imperium od case'a. 100 zł. Polecam go. Fajna sprawa. A, mam też coś jeszcze. iTag. To jest taki GPS. Musi być w promieniu, w zasięgu iPhone i wtedy wysyła informację, gdzie się znajduje ta pastylka. Jeszcze nie wiem, gdzie ją umieszczę. Do Awaty otrzymałem od firmy Freewell filtry. Są to filtry oczywiście ND, czyli przyciemniające. Nakładamy je po prostu, wciskamy i lekkie kliknięcie to znak, że już jest dobrze. Jednak odpaliłem tego Godoxa, nie wytrzymałem. A to jest na 25%. Dajemy na maksa. Wow! Mogę się opalić? 300 W to jest taka moc, która potrafi zrobić efekt światła słonecznego w pomieszczeniach. 300 W na maksa bezpośrednio na człowieka to nie jest najlepsze rozwiązanie. No chyba, że rzeczywiście chce się uzyskać efekt mocnego słońca i poczuć się jak na plaży. Ale najlepiej odbijać to światło na przykład od ściany. Ojej, jakie mięciutkie, nie? Widzicie? Teraz odbijam od ściany. Znajdujemy się teraz w movie roomie, który miał być kiedyś pokojem do wywiadów. Taki był pomysł, ale przekształcił się w całkiem co innego. Jest kanciapą. Może nie do końca kanciapą. Jest po prostu magazynem, gdzie trzymam wszystkie pudełka i rzeczy, które rzadziej używam, a w połowie pracownią Flori. Będę informował. Ten adapter, soczewka Fresnela na lampę Aperture jest na sprzedaż, jakby chciał ktoś kupić ode mnie. Potrzebuję trochę inną, na Godoxa. Tam, jak sami widzicie, to są już ostatnie, dosłownie przysięgam, ostatnie pudełka kursu Movie Camera.
Zdradzę wam, że zapraszam w Black Friday. Kupiłem kita. To jest, no wiecie, do Mavica 3 Mini Pro, który odleciał na jakiś czas, ale dziwna sytuacja. Tak, to ten, który zniknął na 3 tygodnie. Wrócił pocztą polską. Cały i zdrowy. To najważniejsze. A kit ma w sobie, no, taki futerał, rzecz jasna, i skrzynkę, która ładuje te dodatkowe baterie. Co to sprawia? To sprawia, że teraz w Killarencie nie tylko jest dron, ale jest też to i można latać z trzema bateriami 1,5 godziny przy zerowym wietrze, ale tak spokojnie to około godziny. Po 20 minut razy 3 daje 60 minut. Umiem liczyć. Pamiętacie coś takiego? iPod. Szafu. Prosta konstrukcja, po prostu do słuchania muzyki. Następny, następny. A jak tutaj zmieniłeś, to losowo się odtwarzała piosenka. Fajne to było. Ostatnio, robiąc też tutaj skromne porządki, odnalazłem tę część, którą szukałem 2 lata. A jest to brakujący element do Boulle R16, czyli kamery francuskiej na taśmę filmową. Przychodzi tutaj i prowadzi taśmę na swoje miejsce. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Już dużo szybciej niż ostatnio.